Zbulwersowani jesteśmy wynikiem przetargu na obsługę korespondencji sądowej. Poczta Polska przegrała ten przetarg. Chodzi o kontrakt wartości 500 mln zł. Zwyciężyła firma, która jest własnością firmy zarejestrowanej na Cyprze, a więc podatki płynące z działalności tej firmy nie będą wpływały do budżetu państwa polskiego, tylko do budżetu państwa cypryjskiego. No, ja tutaj podzielam zdanie, że zarząd firmy miał prawo rozważać właśnie taką koncepcję, że ten przetarg będzie w sposób oczywisty własnością Poczty Polskiej, ponieważ to jest jedyna firma, która spełnia faktycznie warunki do rzetelnego funkcjonowania i do rzetelnego obsłużenia i prokuratury, i sądów. Chciałem podkreślić, że ci, którym rzeczywiście zależy na skuteczności doręczania, czyli komornicy, korzystają zdecydowanie z usług Poczty Polskiej. Wygrywa firma, która de facto jest w naszym odczuciu jakimś dziwnym krzakiem. Ja nie wiem, ile jest pracowników funkcjonujących w normalnym układzie etatowym w PGP. Natomiast w większości ci, którzy będą wykonywali tę usługę, to dopiero są zatrudniani. Firma nie miała w ogóle żadnego potencjału. Nie miała sieci, nie miała pracowników. W tej chwili próbuje budować sieć i próbuje pozyskiwać pracowników. Na razie nie mamy uczciwej polskiej zimy, ale jeśli taka zima przyjdzie, to zobaczymy, jak będą wyglądały kioski ruchu oblężone przez osoby, które będą chciały odebrać korespondencję sądową. Przypadek telekomunikacji, która została w zasadzie sprzedana Francuzom. I to nie francuskiemu prywatnemu biznesmenowi. Telekomunikację polską, dalej wspólną, dawniej wspólne z nami przedsiębiorstwo, kupiła telekomunikacja francuska, która jest własnością państwa francuskiego. Czyli telekomunikacja jest francuska. Usługi, rynek kurierski został również przejęty już przez operatora zagranicznego. Operatorem dominującym na rynku usług kurierskich jest DHL, czyli firma poczty niemieckiej. I następny krok, jeśli chodzi o rynek usług pocztowych, bo z rynku kurierskiego do usług pocztowych jest blisko, no to jest właśnie rynek listów i paczek dla Niemców niewątpliwie atrakcyjny. No w tej chwili mamy stan taki, że poczta firma zaskarżyła decyzję KIO i wcześniejszy wynik przetargu do sądu. No ja się tak trochę obawiam, bo wychodzi na to, że tutaj sąd będzie sędzią we własnej sprawie, bo z jednej strony sąd apelacyjny bodaj w Krakowie zajmował się tym przetargiem, a sąd okręgowy będzie sądził. Natomiast jeżeli zachowamy tutaj choć cień zdrowego rozsądku, a także jeżeli się pochylimy nad tym od strony prawnej w sposób właściwy, to uważam, że może zostać przywrócona, nazwijmy to, normalność w postaci obsługiwania sądów i prokurator przez Pocztę Polską. Dlaczego jest z tym problem, żeby panowie posłowie uchwalili taką ustawę, która mówi, że instytucjami pierwszego wyboru dla instytucji państwowych są też instytucje państwowe? W Stanach na przykład fiskus nie rozliczy podróży służbowej, jeśli nie używa się amerykańskiego przewoźnika. To kraj największej wolności gospodarczej. Panie redaktor, w Stanach Zjednoczonych nie obserwujemy procesu likwidacji państwa. W Polsce dzisiaj ten proces trwa. Dlaczego strona rządowa, czyli prezes Rady Ministrów Donald Tusk, składa do laski marszałkowskiej projekt ustawy, w którym dokonuje wykreślenia zdania, które do tamtego czasu dawało wyłączność na dostarczanie przesyłek sądowych, prokuratorskich Poczcie Polskiej, czyli operatorowi wyznaczonemu. Otóż w uzasadnieniu do projektu ustawy znajdujemy taki oto zapis. Zmiana brzmienia artykułu 124 Kodeksu Postępowania Karnego podyktowana jest przekonaniem, że brak obecnie uzasadnienia dla utrzymywania monopolu operatora publicznego, to jest Poczty Polskiej S.A. Co to oznacza? Donald Tusk, który sygnował ten projekt, kierując go do laski marszałkowskiej, uznał albo potwierdził to, co uznano w uzasadnieniu, że dzisiaj brak jest jakichkolwiek podstaw,
aby bronić operatora pocztowego, tak jak to czynią Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Włosi, Brytyjczycy, tak jak to czyni cywilizowany świat. Kiedy SLD rządziło, to broniło z całych sił i mocy Poczty Polskiej, bo poczty w wielu krajach to jest jednak chroniony obszar. Tak jest między innymi w Niemczech, tak jest między innymi w Stanach Zjednoczonych. To jest strategiczna gałęź i jej się nie oddaje. Rząd niewiele robi, żeby obronić tą firmę. Ja wiem, że jest dzisiaj konkurencja i pojawiły się firmy konkurencyjne, ale to nie znaczy, że rząd ma nic nie robić, żeby pomagać polskiej poczcie. Niestety, nie wiem, czy Polska Poczta wytrzyma próbę czasu rządów Platformy Obywatelskiej. Tutaj ustawa opozycji niewiele da, dlatego że opozycja może proponować, ale to przecież rządzi koalicja Platforma PSL. Oni mają instrumenty, oni mają możliwości i albo mają chęci, albo nie. Dzisiaj ich brak i niestety historyczna instytucja, która przetrwała niejedno wydarzenie w Polsce, niestety dzisiaj jest zagrożona, bo polski rząd nie interesuje się Pocztą Polską. Kanclerz Merkel znowu kusi premiera Tuska stanowiskami w Unii Europejskiej wysokimi. Czy pan poseł nie odnosi wrażenia, że takim warunkiem sine qua non do objęcia tych stanowisk jest właśnie sprywatyzowanie takich instytucji jak Poczta, LOT, właśnie po to, żeby PKP na przykład, właśnie po to, żeby Niemcy mogli je przejąć i zarabiać świetnie na nich? Dzisiaj w obszarze zainteresowania gospodarki niemieckiej, tej oczywiście nadzorowanej przez państwo niemieckie, przypomnę DB Schenker, czyli operator przewoźnik towarów kolejowych, czy kolejami towarów, czy Deutsche Bahn, cała ta instytucja kolejowa nadzorowana jest przez państwo niemieckie, są zainteresowani polskimi operatorami, czyli spółką PKP Cargo chociażby, mówi się o PKP Intercity, mówi się o kolei. Ale nie można wykluczyć tego, o czym powiedział przewodniczący Solidarności Pocztowców na naszej dzisiejszej konferencji prasowej organizowanej w Sejmie, że oto jego zdaniem i zdaniem wielu obserwatorów tego rynku, to Niemcy chcą ostatecznie przejąć rynek pocztowy w Polsce. I z tej perspektywy postępowanie Donalda Tuska można właśnie tłumaczyć takim, a nie innym, taką, a nie inną motywacją, o której pani mówi, pani redaktor. Tutaj musimy nazywać sprawy po imieniu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej powinna być pełna determinacja każdego z rządów, aby chronić polski rynek. Doskonale wiemy, że przychodzą ci, co mają pieniądze. Przychodzą z Europy Zachodniej, z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii. Widać chociażby po hipermarketach i mają prawo. Ale to nie znaczy i to nie zwalnia z obowiązku polski rząd, aby właśnie chronić najważniejsze gałęzie gospodarki. Najważniejsze gałęzie to jest między innymi transport, to jest właśnie oczywiście, to jest LOT, to jest między innymi Poczta Polska, ale to są też rybacy między innymi, którzy mają zakaz połowy dorsza w miesiącu lipcu i sierpnia na Morzu Bałtyckim. To wszystko kwestia jest walki o polskie interesy. Ja nie widzę, żeby polski rząd nie tyle nawet był zdeterminowany, ale miał jakąkolwiek chęć walczyć o polską gospodarkę. Niestety, mamy znane nazwiska w Europarlamencie, mamy niby rząd, który się chwali, że na arenie międzynarodowej jest w stanie dużo wywalczyć, a słyszymy tylko, że kolejne firmy polskie są sprzedawane, a zagraniczne to kupują. Więc w moim przekonaniu dzisiaj w Unii Europejskiej cała polityka krajowa polega na tym, żeby chronić te rynki, robić wszystko ze wszelkich i nie pozwalać na przejmowanie kolejnych gałęzi przez zagraniczne koncerny.